Ja tak się utożsamiam trochę, że mówię o sobie, że jestem alkoholikiem, hazardzistą i narkomanem. Nie do końca edukowanie bezpłatnie, albo coś zmienię teraz, albo mogę już nie mieć nigdy szansy. Realnie mówiąc, ja życzę moim klientom hejtu. Dzień dobry, cześć. Z tej strony Robert Jakubczak, a Ty właśnie oglądasz kolejny odcinek na kanale wydawnictwa biznesowego Ekspertia. Dzisiaj jest ze mną współautor książki Biblia Social Media, specjalista od Facebooka, od Instagrama i przede wszystkim od budowania marki osobistej w internecie, Szymon Mierzwa. Cześć Szymon. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Miło Cię widzieć Robercie. Ciebie również. Zacznijmy sobie z grubej rurę, bo tutaj nie ma także wiesz, jakieś sobie dochodzimy się do siebie w trakcie wywiadu. Nie, absolutnie. Zaczynamy z grubej rury od pięciu pytań rozgrzewkowych. Czyli to będzie pięć krótkich pytań, na które krótko odpowiadasz, i jak najszybciej, żeby tutaj nie było czasu na namysł. Bo po prostu wiesz, żeby to płynęło. Jesteś gotowy? Dobra. Tak. Bo nie będą to łatwe pytania. Dobra. Dobra, no to jedziemy. Pierwsze pytanie: Bieszczady czy tatry? Bieszczady. Okej, okay. bieganie czy jazda konna? Bieganie. Afryka czy Ameryka Południowa? Nie byłem, byłem tylko w Afryce, więc Afryka. Okej, okay. książka czy audiobook? Książka. Dobra, i biznes czy rodzina? Rodzina. Super, dobra. No to przebrnąłeś przez te najtrudniejsze pytania, teraz już się możesz rozluźnić. Już nic trudniejszego tak naprawdę nie będzie. Wiesz to charakterystyczne dla tego programu, żeby troszkę poznać naszego gościa, jest, że czytam po prostu biozy książki. Okej. Okay. Oczywiście Biblia Social Media, więc przeczytamy sobie, kim jesteś, co tam w życiu robisz i czym się zajmujesz. Okej, a ja, ja sprawdzę, czy tam, tam aktualnie wszystko jest. wszystko jest napisane. No, no, na to pewno nie będzie, bo tu widzę, że wiesz, progres jest cały, cały czas do przodu, więc pewnie liczby będą z, z, mniejsze niż są w rzeczywistości. Specjalista Social Media. Twórca kursów online, wykładowca, autor, pomaga tworzyć wizerunki ludzi w social media, spędził niezliczoną ilość godzin na testowaniu możliwości Facebooka i Instagrama. Na Instagramie zbudował ponad kilkudziesięciotysięczną społeczność. Z tego, co sprawdzałem, to już jest ponad 50 tysięcy tam chyba. Zgadza się. Tak, tak, tak. A jego profil odwiedziło ponad 300 tysięcy ludzi. Swój kurs, marka osobista na Instagramie sprzedał już za ponad 500 tysięcy złotych. O, to już jest grubo no, ponad milion, trzysta tysięcy. Super, no to właśnie nie? wraz z skalą to się po prostu samo napędza nie? i ten wzrost jest tak. jeszcze, jeszcze większy. Edukuje z zakresu marek osobistych w social media, lejków sprzedażowych, produktów cyfrowych czy webinarów sprzedażowych. Współpracował między innymi z Maciejem Orłosiem, Mama Lekarz, Mamologia czy Sebastianem Kotow. I jeszcze można tutaj dorzucić Tomka Kamela. Też się tam w postach był. Się. Kolił z Instagrama i działań y, reklamowych takich firmy jak RMFFN, Ceneo, Polsat, Apart i wiele innych znanych marek. Wszystko zgadza się zgadza? Się. Zgadza się. Coś byś dopisał jeszcze? Coś się pojawiło? E, coś bym dopisał? Nie, chyba nie. Chyba nic bym nie dopisywał. E, jestem też, e, fascynuję się w sprzedaży. To jest myślę coś takiego właśnie, co, co jest teraz mi ostatnio dość bliskie. Super. Bardzo mnie ciekawi zawsze taka motywacja, którą ktoś się kieruje w podejmowaniu się jakichś tam działań właśnie zawodowych. Stąd pierwsze pytanie, jaka była Twoja motywacja, żeby iść w stronę marketingu i się tam zajmować? Na początku to się zaczęło od tego, że chciałem w ogóle jakby zrobić coś innego niż iść taką standardową ścieżką na etat. Więc chciałem zrezygnować z tego etatu, no i gdzieś ten kierunek na początku był w kierunku sprzedaży, motywacji, natomiast tam ciężko było mi zarobić i stworzyć coś fajnego, a gdzieś jakby dodatkowo te media społecznościowe były traktowane jako narzędzie w tym wszystkim, no i tak sami ludzie po prostu mówili: "Dobra, to mnie naucz tych social mediów" i jakby stąd jakby wyszedł ten marketing. Natomiast dla mnie to wszystko jest jakby jedno, jedno i to samo. Marketing, sprzedaż, e, motywacja, chociaż e, o tym też pewnie dzisiaj pogadamy, więc, e, więc dla mnie to są tak jakby połączone mocno ze sobą organizmy. No jasne, że tak. Nawet kiedyś o, oglądałem jakiś wywiad twój poprzedni, i tam mówiłeś o tym, że marketing to jest pewne opakowanie, ale zawsze tym celem nadrzędnym jest sprzedaż. I tam mówiłeś o takim poście, który pisałeś, że spełniłeś kolejne marzenie. I że właśnie no, to tak, odkrywa kolej... się. No. To kolejne to jest marzenie w ogóle to jest właśnie. Taki tak. mój styl e, sprzedaży, mój styl bycia w internecie, czyli nie do końca edukowanie bezpłatnie, e, jakby też nie uczę tego, tylko bardziej budowanie relacji z ludźmi e, w oparciu o zainteresowania, o tym, co lubimy, czym się zajmujemy na co dzień. Co nas fascynuje. Dopiero gdzieś kolejnym etapem jest informacja i temat dotyczący naszych produktów, czy tego, co sprzedajemy. Jasne, jasne. Natomiast to miejsce, w którym jesteś teraz, yy, wiązało się z bardzo dużą drogą, czasem burzliwą, czasem z taką, która stawia przed tobą bardzo wiele, no, takich trudnych dla wielu osób wyzwań. Więc chciałbym też właśnie troszeczkę o tym porozmawiać, bo wiem, że jesteś tutaj w tym otwarty. Dzielisz się tym, pewnie też niełatwo było się na początku przemóc, ale teraz już tą otwartość w sobie masz. Więc chciałbym, żebyś troszeczkę określił, znaczy po prostu opisał tą swoją historię tego, w jakim e... kiedyś byłeś miejscu. E... Mhm. To jakby ja tak się utożsamiam trochę, że mówię o sobie, że jestem alkoholikiem, hazardzistą i narkomanem. Dla jednych może to brzmieć zbyt górnolotnie. Chodzi mi o to, że nieraz na tych mityngach miałem takie pytania na zasadzie, to ile najdłużej byłeś w cugu, no i że, i że właśnie alkoholicy często mówią, że ktoś alkoholik to jest dopiero osoba, która gdzieś się tam stoczy na samo dno i tak dalej. Ja też się stoczyłem na takie swoje dno i, i, i myślę, że to też jest istotne. Jest dużo łatwiej żyć, kiedy tak o sobie mówię. No, ale też tak to wyglądało, w sensie jakby ostatni moment, też który opisuję w książce, która będzie w grudniu, a może to już ogląda ktoś z Was, jak już jest. To właśnie tam mówię o takim przełomowym dniu, gdzie właśnie mocno byłem pijany, naćpany, mieszkanie było całe zadymione. Ja traciłem tak powoli taką przytomność swoją, nie wiedziałem, co się za bardzo dzieje. Chciałem otworzyć okno, złapać trochę powietrza, i, i straciłem wtedy przytomność, uderzyłem głową między kaloryfera ścianę. I pamiętam, że to był taki moment, że otknąłem się i stwierdziłem, że albo coś zmienię teraz, albo mogę już nie mieć nigdy szansy. To znaczy, że to pójdzie w takim kierunku, że po prostu już nie będzie odwrotu. No i od tego się zaczęło, jakby ta cała moja zmiana, zmiana i, i to było bodajże 7 lat temu, do tyłu. No, i tak to, tak to wyglądało. Masa terapii, y, psychiatrzy, mitingi, y, wiara. Wiele rzeczy wpłynęło na to, że, że mogę dzisiaj tak stać. I właśnie często, sobie za, często zapominam o tym, co niejaką drogę przeszedłem, y, i, i zapominam się docenić za to, że tak właśnie było. Opowiedz no mi, bo domyślam się, że to nie była taka łatwa decyzja, kiedy właśnie doszedł ten kluczowy moment, straciłeś tam przytomność, obudziłeś się, że kiedy podjąłeś tą decyzję o tym, żeby zmienić swoje życie, to na pewno dużo wcześniej, te poprzednie tygodnie, kiedy już no, kiedy dalej byłeś, jakby w tej sytuacji brania tych narkotyków, picia alkoholu i tak dalej, domyślam się, że musiało się wydarzyć wiele rzeczy. Że miałeś takie myślenie, żeby w tym kluczowym momencie podjąć taką decyzję, ani inną. Mhm. Bo ja, nie jak wiem, to czy wyglądało? gdzieś nie usłyszałem tego zdania, to chyba już był taki okres, gdzie trochę szukałem pomocy, yy, ale nigdy jakoś nie byłem gotowy na, na zaprzestanie tego. W sensie przez wiele czasu, jakby mówiłem sobie, dobra, to tylko to, yy, to tylko weekendy i tak dalej. Nie. Właśnie nie, wiesz co? Jakbym miał sobie tak dokładnie przypomnieć, to nie, nie wiem, ile dokładnie to trwało. Ja sądzę, że od momentu już, bo to wtedy ten moment się wydarzył, jak miałem 23 lata, może 24. Tak naprawdę od 18 roku to się wszystko zaczęło. Myślę, że wcześniej już dużo. To ja też mówię często i, i słyszę, tak się mówi o uzależnieniach, że to taka choroba emocji bardziej ale do czego, do czego zmierzam, kto mi, kto mi o tym powiedział, albo jak to się we mnie rodziło. Myślę, że cały czas się rodziło. W sensie to było na zasadzie, że ja cały czas chciałem coś zmienić, tylko nie miałem po prostu w sobie wystarczająco siły. To chyba bardziej tak na to patrzę. No i właśnie z czego się ta siła wzię wzięła w tym finalnym starciu z samym sobą tak naprawdę? No chyba z siebie się wzięła, w sensie jakby wtedy wiedziałem, że albo coś zrobię, albo po prostu mogę nie mieć szans już, że to był taki kluczowy moment, co nie? Że jak teraz, jak nie teraz, to już niestety szansy nie będzie, co nie? No i jak, jak składasz ten... na takie dno samo, to, 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 to jakby no masz tylko możliwość jedną, albo się odbić, albo cię nie ma. Znowu domyślam się, że to pewnie nie było łatwe, kiedy już podjąłeś tą decyzję. To, to ta droga, którą prze, przebyłeś, żeby być tu i teraz, pewnie była, mnu, no, jakby odziana mnóstwem różnych dołków, które musiałeś przechodzić. No, często, pewnie musiałeś się po prostu mierzyć ze swoim myśleniem i też się, wtedy szukałeś wsparcia. I myślę, że to jest też taka moja misja w tym wszystkim, żeby właśnie gdzieś tych młodych przedsiębiorców, ludzi, właśnie motywować, może motywować to złe słowo, ale wspierać, co nie, bo. Bo to też wtedy musiałem gdzieś usłyszeć od kogoś, że dasz radę, co nie, że, 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 że dasz radę. Więc jakby to też jest taka moja misja dzisiaj. I produkty, które tworzę, programy, które sprzedaję, właśnie są mocno z tym związane. A Ci ci takie wiadomości, że ktoś pisze właśnie do ciebie, że bardzo się zainspirował, bo, bo to, co często. opowiadasz, to, to właśnie Twoje otwarcie. Bardzo często. Najczęstsze pytanie to, jakby co zrobiłeś, co nie. Jakby ja często odpowiadam. Mówię, po pierwsze, pierwszą rzecz, jaką zrobiłem, jak tamten dzień nastał, to poszedłem do łazienki i napisałem na lustrze, że do poniedziałku nie biorę. Później kolejną to usunąłem wszystkie kontakty, wszystkie połączenia, jakiekolwiek połączenia, bo ja się trochę do tego przygotowywałem. Ja chyba słuchałem jakichś ludzi, coś tam już czytałem o tym, właśnie, jak się na takie coś przygotować, na abstynencję. I pamiętam właśnie, że wtedy urwałem kontakty, czyli nawet chciałem do kogoś na przykład zadzwonić, ale nie miałem numeru w telefonie. Wiesz o co chodzi. Mhm. Wszystkie SMSy do tyłu poszły. Jeżeli tylko jakiś SMS do mnie przyszedł, że nie wiem, od kogoś, że coś jest dostępne, to jakby ja od razu go usuwałem. Więc to był drugi element. Trzeci, no to od razu od razu meetingi. To są tak zwane dwunasto dwunastokrokowe. Bardzo popularne chyba, myślę, że każdy gdzieś o tym słyszał. Co nie? 12 kroków: DDA, AA, anonimowi alkoholicy, dorosłe dzieci alkoholików, yy, anonimowi narkomani, anonimowi hazardziści. No, masa jest takich: jak tylko wpisze się po prostu w Google yy, AA dane miasto, czy DDA dane miasto, to po prostu na pewno się znajdzie taką grupę. Mega mi to dużo dało. Na początku nie, nie traktowałem siebie jako, jako osoby uzależnionej, bardziej traktowałem siebie jako osobę poszkodowaną trochę w dzieciństwie, ale później jakby sobie uświadomiłem te rzeczy, że, że to nie tak. No i właśnie to były mitingi, no i terapia, terapia psychiatra, żeby tego właśnie się nie bać. No i to jest mega ważne, właśnie te kontakty, to też dużo mi dało, co nie, czyli zerwanie całkowite, Kontaktów. Wtedy używałem takiego stwierdzenia, motywuj mnie, wspieraj w tym, co robię, albo dalej z mojego życia. W sensie musiałem być bardzo twardy i sztywny w tych postanowieniach. Czyli właśnie niestety z tej strony... w takiej chorobie, to, yy, to nie ma miejsca na jakieś takie małe pomyłki, w sensie na że nie wiem, co z papierosami trochę widzę, bo też długi czas paliłem. E, teraz już nie palę chyba, kurczę, z półtora roku. I to chyba najdłużej jakby to uzależnienie się tak mnie trzymało. Dalej się trzyma, ale właśnie wiem, że nawet jednego zapalić nie mogę, to nie? No, to tak samo z alkoholem, też już ponad 4 lata, no i nie mogę, ani, ani bezalkoholowego nawet nie piję. Czasami tam pikolo gdzieś na jakieś, jakieś święto to się napije, ale tak to, to nie. Jasne, jasne. Czyli z jednej strony mocne postanowienie chęci zmiany, z drugiej strony przygotowanie środowiska w odpowiedni sposób, żeby właśnie odciąć się od tego wszystkiego, co, tak, co może nas tak kusić. No to tak samo działa w biznesie. To jest dokładnie te same schematy. To tak samo każdy może powiedzieć, jakby jakieś trzy zasady w biznesie. Co nie? Co pozwoliło mi dojść do miejsca, w którym jestem, na przykład? Jasne, jasne. A powiedz mi. Bo, bo też często mówisz o tym, że jak byłeś młody, to potrzebowałeś takiego wsparcia pewnie emocjonalnego, miałeś pewne potrzeby, ale nikt nie chciał ci podać tej ręki, która by cię wsparła. I zastanawiam się, czy teraz, będąc w tym miejscu, w którym jesteś, masz taką otwartość, żeby mówić o swoich potrzebach i prosić ludzi o pomoc, kiedy tego potrzebujesz? No, zdecydowanie, zdecydowanie. Jakby to, to myślę, że nawet odwaga pójścia do, do psychologa, co nie, czy do psychoterapeuty i mówienie o tym, co się potrzebuje albo z czym ma się problem, to jest odwaga. To odwaga. jak nauczyłeś się właśnie takiej otwartości na komunikowanie swoich potrzeb? Kurczę, no to wydaje mi się, że długi proces jakiejś psychoterapii, co nie, to myślę, że że to. I czasami się śmieje, że jakiś taki egoizm też, co nie? Że, że, że jednak w tym egoizm ułatwia trochę yy, skupienie się na sobie, co nie? Bo, bo jednak w tej terapii czy, yy, czy w mityngach to jednak właśnie na tym to polega, że mówimy o swoich odczuciach, o tym, jak się czujemy, nie oceniamy, nie analizujemy innych i tak dalej. A nabrałeś może takiej odwagi, żeby właśnie porozmawiać ze swoimi rodzicami o. O tej Oczywiście fajną. tak, w ogóle dzisiaj relacja super z rodzicami. Dzisiaj mam relację super z rodzicami. No, Natomiast jakoś tak nie wracam do tego. Staram się też nie opowiadać. O rodzinie, o tym, jak to było w przeszłości. Natomiast dzisiaj mam relację genialną z rodzinką. Jestem super. mega wdzięczny za wszystko, co mnie spotkało w życiu. Super, no właśnie to, to też było jedno z moich pytań, bo myślę, że podobnie mamy, że. Bardzo staramy się być wdzięczni za to, co nas spotyka w życiu, co, co nas spotkało i tak dalej. I, i, i takie pytanie mi się zgodziło. Za co jesteś wdzięczny, patrząc na to, co przeszedłeś właśnie w tamtym okresie swojego życia? Yy, za co jestem wdzięczny. Na pewno tacie jestem wdzięczny, że nauczył mnie sprzedaży. Że nauczył mnie sprzedawać, i że w wieku 18 lat już po odebraniu prawa jazdy jechałem do klienta sprzedawać. Ledwo jeździłem samochodem, a już gdzieś byłem na tą sprzedaż rzucony. To tego jestem wdzięczny. Myślę też, że takiej pomocy dla innych, bo ja też mam zasadę już od dłuższego czasu wspierania 5% swoich dochodów właśnie na cele dobroczynne. To, to jest jakby dla mnie taka zasada, więc w każdym miesiącu praktycznie wspieram. E, więc jestem takiej pomocy dla innych, nauczony i wdzięczny e, hmm, i czego jeszcze i chyba takiego jakiegoś pozytywnego nastawienia, że tak, to są takie trzy rzeczy A Czego nauczyło cię to bycie na dnie w którym byłeś w tym pamiętnym dniu Czego nauczyło mnie bycie na dnie, kurcze trudne pytania, ale dobre e, czego mnie nauczyło no, Że ze wszystkiego da się wyjść, że w sensie, że jakby że da się po prostu wiele rzeczy zmienić w życiu. No, to tego mnie nauczyło to, że, że właśnie mogę zmienić rzeczy. Czyli taka, mhm. taka trochę oczywistość, że nieważne przed czym się stoi, jakie się ma wyzwanie, z jakim problemem się mierzysz, zawsze tak. to mija i zawsze się znajduje to rozwiązanie. Tak, no to jest, to myślę, że tego się nauczyłem. Jasne, jasne. To już ostatnie takie klamrowe pytanie dotyczące tego, bo, no bo wiesz, spotkaliśmy się, żeby głównie mówić o, o marketingu, o sprzedaży, o budowaniu marki, bo to jest Twój konik. Natomiast jedna rzecz mnie jeszcze zastanawia. Co byś powiedział takiej osobie, która jest właśnie, nie wiem, może, 20, może 25 lat, mhm. która również nie wiem, mierzy się ze swoimi potrzebami, ucieka od problemów na skróty, właśnie poprzez jakieś używki? Co byś jej powiedział z perspektywy czasu? Hmm, że, patrząc na historię, niestety dla niektórych było za późno. I myślę, że to, jeżeli to słyszy, to najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić, bo może nie być już szansy. Domyślę, że to bym powiedział. Super, dobra. Z Do jakiegoś się. powodu to słyszy, co nie? Bardzo ci dziękuję za tą za tą że Trafiła za tą. Na, na kanał Ekspertia i jest na wydawnictwie, co nie? Może tak, może tak, tak. może tak być, więc jeszcze. tak. Warto siedzieć na sięć, bo nie wiadomo kiedy takie. No dobra, to robimy sobie taki, taką klatkę, bo teraz przejdziemy hmm. sobie do tematów związanych z no bardziej biznesem. Chociaż wiadomo, że jakby ten cały proces, który przeszedłeś, no to to jakby wszystko oddziaływało na to Twoje myślenie, które masz teraz, nie? Więc jakby. Każda cygiełka pewnie się dokładała do tego, w jakim mm -hmm. jesteś teraz w miejscu. Natomiast jakby specjalizujesz się w budowaniu marki, więc pierwsze takie pytanie. Jedna zasada, którą się kierujesz, taka główna w budowaniu swojej marki osobistej? Mm -hmm. To myślę, że gdzieś ta autentyczność to jest y, coś takiego chyba najważniejszego. Tak mi się autentyczność. wydaje, że... mm -hmm. A, A jak być autentycznym? Często dostawałem to pytanie. Myślę, że żeby, żeby te treści, które się tworzy, wypływały z ciebie bardziej, a nie z tego, co widzisz u innych, co nie? Czyli, żeby nie, nie starać się jakoś na maksa skopiować, bo, bo, tak jak widzimy, tych marek osobistych i profili w internecie jest masa. I kiedy ludzie dzielą się wiedzą, to te posty, te treści, wszystko jest takie same, co nie? A, a kiedy one dotyczą gdzieś trochę połączenia twoich historii albo tego, co jest dla ciebie ważne, to jakby to, sta, to, to staje się takie autentyczne i takie inne niż wszyscy, co nie? Myślę, że to jest ważne. Czyli właśnie trochę takie nieudawanie kogoś, kim się naprawdę no nie... Tak, jest. No tak, no tak. Myślę, że wiele ludzi jakby Dużo zakrywa. W sensie na przykład w świecie celebrytów, to myślę, że to jest bardzo widoczne. Chociaż tutaj, chociaż dużo nie pokazuje, no ale tu też nam na przykład sam Maciej wieczorek pokazuje, jak właśnie można budować markę, a jednak nie dzielić się zbytnio jakby swoją prywatnością, co nie? Więc jakby tych szkół jest wiele, tych szkół budowania marki, budowania swojego wizerunku to pewnie zależy od strategii, którą się właśnie przyjmie, nie od no, tej strategii. Dokładnie, przyjdzie. to też musimy się czuć z tym dobrze, co nie, bo to też musi. Wiesz, ja jestem człowiekiem, który jednak chce iść w kierunku branży szkoleniowej, chce stać na scenie, chce występować, chce, chce inspirować, więc to jest mój cel. Z tego, co wiem, to Maciek nie ma jakiejś takiej potrzeby, wręcz nawet on często o tym mówi, że on tam nie lubi za bardzo, co nie? Jak jest za dużo ludzi, jak się za dużo dzieje. Więc to też są dwie szkoły, co nie? No, to bym tak powiedział. Więc jeżeli ktoś, jakby właśnie w tym kierunku chce iść, to ja jestem dobrym nauczycielem, bo, bo jakby to, to sam doświadczam, co nie? Sam sobie gdzieś te cegiełki, te cele, do których dążę, właśnie tworzę w oparciu o, o, o to, o, o czym mówię. Mhm. A jak ktoś właśnie wybierze tą ścieżkę, żeby budować markę w obrębie tego, tej swojej autentyczności, dzielenia się tym, co. Co się na, na co dzień robi po prostu, troszkę tak pokazywanie zaplecza, to jak się przemóc? Bo, bo to nie jest takie łatwe, żeby wiesz wziąć nagle telefon. Nie ma z prostej zasady. Właśnie to jest takie łatwe. To jest takie łatwe, że po prostu jest dwie, dwie, dwie rzeczy są. Pierwsza jest taka, że nie nagrywasz, nie pokazujesz, bo po prostu twoje życie jest nudne i oglądasz Netflixa i jalasz pizzę. Przepraszam za wyrażenie. I druga opcja jest taka, że się po prostu wstydzisz i nie ma nic innego, jak po prostu to zrobić, co nie popierdzielić i po prostu zacząć to robić. Jak masz z tym problem, to po prostu iść na terapię, popatrzeć, jakby dlaczego, z czego wynika ten strach. I, i tu, tu nie, nie ma czegoś takiego, że jest jakaś złota zasada na przełamanie się. Po prostu masz to zrobić. W sensie. Być może też to nie jest dla ciebie. To jest jakby ostatnia rzecz, no, ale to na pewno jakby z jakimś coachem albo z osobą, która się ciebie zapyta, to się dowie tego. Ty też się na pewno dowiesz, co nie? Natomiast większość osób, która naprawdę chce, to to zrobi. Nie, niezależnie od tego, co, co będzie sobie myśleć, albo kto inny będzie coś o tym myślał. Bo często, znaczy może nie często, ale czasami można się spotkać właśnie, że ludzie obawiają się hejtu. to ty o tym hejcie też troszeczkę piszesz w książce i pewnie ty też sobie musiałeś z nim poradzić, no bo jesteś już mocno rozpoznawalną osobą, a no przeszedłeś to, co przeszedłeś, więc gdzieś tam z tyłu głowy ciągle musiałeś, no, no, ciągle musisz pracować nad sobą i zastanawiam się, czy masz jakieś takie złote rady dla osób, które też będą się z tym mierzyć. Ogólnie no, tym ja muszę. mówię o hejcie że on w ogóle jest dobrym elementem budowania marki, to znaczy, kiedy on się pojawia, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Natomiast miałbym do hejtu trochę taki dystans, w sensie, już mówię o co chodzi, bo nawet niektóre strategie polegają na tym, że podburzasz jakby społeczność albo albo tworzysz jakąś atmosferę w danym miejscu, żeby ten hejt się wylewał na Ciebie, bo dzisiaj, kiedy jeszcze nie jesteśmy weryfikowani w pełni za to, co mówimy w internecie, to hejt wpływa tylko i wyłącznie pozytywnie, wręcz bym powiedział, może nie tylko i wyłącznie, ale w większości przypadków wpływa pozytywnie na daną markę. Jeżeli mówimy o sprzedaż, sprzedaży, bo jeżeli ktoś zarabia na... Produktach i na markach innych, czyli one patrzą, jaki ty tworzysz ten wizerunek, no to, to nie do końca, bo wtedy te marki się wycofują, to znamy jakby ze świata celebrytów. Natomiast kiedy ty tworzysz swoje produkty, masz swoje lejki potworzone i, i, i masz doprowadzić do tego, że jak najwięcej osób ma się tobą zainteresować, no to czy one się zainteresują od osoby, która cię hejtuje, czy mówi o tobie dobrze, ma to trochę znaczenia, ale to i tak. Później na twoich barkach jest, co ty z tą osobą zrobisz. Więc realnie mówiąc, ja życzę moim klientom hejtu, e, natomiast też mówię o tym, żeby wiedzieli o tym, że czasami ten hejt może być zbyt mocny, może być większy od ciebie. I, i tego właśnie na to bym uważał, żeby nie, 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 nie tworzyć go dla siebie zbyt dużo, żeby sobie z tym nie poradzić, co nie. Ja mam większy problem z hejtowaniem sam siebie. W sensie, niż to, to, co ludzie o mnie gadają, naprawdę mam daleko w tyłku, natomiast widzę, jak ja sam na siebie wpływam. I tak jak mówiłem właśnie w kontekście choroby emocji i tego, jak ja bardzo dużo rzeczy neguję, jak robię, co nie, wiesz, że ty już jesteś tutaj, ty mówisz, ty już masz rozpoznawalną markę. Ja słyszę w swoim goście, tak. Nic nie masz tak naprawdę. Dopiero zaczynasz, o czym wiesz, Robert mówi. No dla mnie to jest największy hejt, który, o którym mógłbym powiedzieć, jak ja sobie z tym, z tym radzę, co nie? No to to właśnie gdzieś tam terapia. Natomiast to, co ludzie w koło mówią, to nawet wręcz to, co bym powiedział, to żeby nie dotykać. Jeżeli ktoś cię hejtuje, to przemilcz to, usuń ten komentarz, nie wchodź w interakcję. Jeżeli nie jesteś twórcą, który. Tworzy społeczność, ktu, ktu, którego tworzy społeczność, bo zwróćmy uwagę, że, yy, że yy, mamy takiego twórcę, nawet Maciek yy, wieczorek. To jest jednak człowiek, który jest autentyczny, ale tworzy go trochę społeczność, bo jednak on robi to, co społeczność mówi, co nie? W sensie, jakby chcemy tego gościa na wywiad. No dobra, to chcecie, to macie, co nie? To zupełnie inaczej jest, właśnie tak jak w moim przypadku, gdzie, gdzie jakby ja też słucham tej społeczności, ale czekaj, żebym, bo trochę się wybiłem. Nie, rozumiesz, o co mi chodzi w ogóle? Mm -hmm. Tak, tak, tak. Że mm. czasem jakby to społeczność ma jakby ten ważniejszy wpływ, bo to ona decyduje, w, kieru w którym kierunku ktoś pójdzie. I, tak, no, i ten no, hejt, no, trzeba uważać i ten wtedy hejt... bardziej, no bo to ta społeczność jakby. Tak, i ten hejt wtedy trzeba się z niego tłumaczyć i tak dalej. Natomiast kiedy. Ty tworzysz markę i, i po prostu ten hejt się pojawia. No, ja mam takie podejście do hejtu. No ja, ja się cieszę, jak on się pojawia, jak on jest, jak ludzie o mnie mówią. Nawet miałem ostatnio sytuację, że jedna z takich klientek no bo też się zdarza, że tam nie była zadowolona czy coś i wiesz, nawet moja dziewczyna chciała pisać i problem mówić, kurczę, co ty mi będziesz takie rzeczy o moim chłopaku mówić. A ja mówię, daj spokój, no w ogóle, wiesz, jakby luzik. To szkoda czasu tracić na to, żeby rozmawiać nawet na ten temat, co nie? Jasne, jasne. W ogóle ciekawe spojrzenie, że jakby od tych hejterów zewnętrznych można się łatwo odciąć, tu można zablokować, tu można po prostu usunąć i tak dalej. Dokładnie. Od tego hejtera, który się ma w swojej głowie już jest ciężej i trzeba sobie z nim... No od tego się nie, nie obetniemy. Ja to w ogóle właśnie analizuję cały czas jakby to, że dlaczego ktoś, dlaczego ludzie osiągają sukces i potrafią go przezwyciężyć, a jedni nie, co nie? Bo, bo, bo jednak wiele ludzi niestety przegrywa z tym głosem, co nie swoim. Już masz jakieś wnioski, czy takiego odkrywasz? Eee. W sensie wnioski mam takie tylko, że, że trzeba działać pomimo tego głosu, co nie, i że trzeba bez emocji podchodzić do planów i celów. I po prostu działać pomimo. Starać się otaczać ludźmi, którzy są pozytywni. Ja też nawet teraz coaching zacząłem. Sam, w sensie mam coacha i właśnie doszliśmy do wniosku, że ja zawsze chciałem na, tych na eventy jeździć, że kurczę jeździłem kiedyś. Właśnie to jest nawet dobry, dam ci przykład, bo, bo to, co doświadczam, to właśnie takich różnych emocji, bo ten wyjazd, co się spotkaliśmy teraz na weekendzie, co byliśmy na na evencie, no to, to ja właśnie tydzień wcześniej miałem coaching. Doszliśmy do wniosku właśnie, że ja dawno nie byłem na żadnym evencie. I to był pierwszy event, który znalazłem w internecie, że mogę jechać. Nawet ty mi powiedziałeś, na co jedziesz i ja od razu to kupiłem. I to nie miało znaczenia, gdzie to było, kto tam był, ale byli ludzie, był event. I ja wiem, że ja chcę na to jeździć. Natomiast to, co też doświadczyłem, to ja zawsze kojarzę takie miejsca, Właśnie z bardzo często z alkoholem, z imprezami, z narkotykami, co nie? I, i, to, I to zawsze wzbudza we mnie takie skrajne emocje, bo z jednej strony mega fajnie. Natomiast z drugiej po prostu czuję ten atak z każdej strony, wiesz, tych złych pokus, co nie? Rozumiesz o co mi chodzi? Tak, 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 tak. tak. No jakby wcześniej odcinałeś się od tego środowiska, a tutaj czasem po prostu chcesz do niego wyjść. No tak, no tak, no bo nie chcesz się odcinać, co nie? I, i, I ten, i wtedy głowa pracuje bardzo mocno. I właśnie te emocje po są takie mocno zmieszane. Z jednej strony właśnie jest ta radość, a z drugiej strony, jakby pojawia się taki trochę strach, co nie? Ale nawet powiedziałem swojej Ali, że, że właśnie chciałbym, żeby ona jeździła ze mną, bo tak pojechaliśmy ten, ona pojechała na swój event, moja dziewczyna. I mówię jej, że chciałbym, żebyśmy, żebyśmy właśnie razem jeździli, co nie, że, że to też jest fajne, no. bo uwielbiam takie miejsca, co nie, to, to jaki ja mam sposób na networking, to myślę, że nikt takiego nie ma. No, tak, e, to, no ile, to ile, ile w ja, ja energetycznych sądzę, że zapadłem, tam. tak, pomimo, że ja nie występowałem, pomimo, że wiesz, nie byłem tam żadnym prelegentem, to wiem, że po prostu zapadłem w pamięci Kilkunastu osobom na pewno, w sensie jakby tym, że byłem na tym evencie, bo ja po prostu wykorzystuję łapanie kontaktów za, za wszelką cenę, co nie, to jest. Czyli no, na przykład, co robisz? No, ogólnie tak jak na tym evencie, to wiesz, siedziałem na pierwszym, na pierwszym przemówieniu, to fajnie mówił Szymon Negacz, bodajże. Natomiast drugie było dla mnie mniej ciekawe, no to to co zrobiłem to była aplikacja do eventu łącząca wszystkich. Wchodziłem na osoby na Instagrama, klikałem obserwuj każdą osobę, która była na evencie i jak ta osoba mnie odobserwowała albo jak ta osoba mnie odobserwowała albo napisała mi coś albo polajkowała, ja pisałem tej osobie wiadomość, że hej, jesteśmy na tym samym evencie, co nie, miło Cię poznać i piąteczka i fajnie będzie przybić piątkę. To był jeden element i tych, wiesz, tych obserwacji tam poleciało chyba 40-50, co nie, jednak jak ktoś Cię odobserwuje, to musi wejść na ten Twój profil, zobaczyć, kim Ty jesteś. Od razu jest jakaś interakcja i teraz kolejna kwestia, no, to była grupa też całego eventu. To zrobiłem sobie z głównym gościem, z twórcą, zdjęcie, dodałem na swój profil osobisty i tak samo zapraszałem do znajomych ludzi z tego. I tak samo jakby, dlaczego mnie zapraszasz do znajomych? No, bo jesteśmy na tym samym evencie. I jakby rozmowa do tego, a później tylko widziałem, jak wychodziłem do Loży, w sensie do, na przerwę, to widziałem ten wzrok, że, że ktoś wiesz. Patrzy się na mnie i, i, i się uśmiecha, co nie, że, 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 że poszło to, to połączenie. Plus oczywiście później rozmowy, co nie. Później rozmowy. Wygląda jak wykminione po prostu. No wszystko strategiczne. Super. Wszystko strategiczne. Bo, bo tak sobie myślę, że dla mnie budowanie marki osobistej to budowanie relacji. Więc też chciałem się ciebie podpytać o takie dwie zasady, którymi się kierujesz budując mhm. relacje z innymi. Żeby nie wykluczać, w sensie to jest dla mnie ważne, żeby, żeby właśnie nie wykluczać yy, kogoś, bo nigdy nie wiesz, jakby co z danej relacji wyjdzie. Wiesz, często dostaję pytanie: Szymon, na czemu ty targetujesz na szeroko? Bo ja nie, nie, nie zależy mi od razu do, dotarcie do klienta. Ja mogę poznać jego żonę, mogę poznać dzieci mojego klienta, rozumiesz. Ale później te dzieci przyjdą do taty i powiedzą: Hej, tato, poznałem takiego Szymona, goś robi fajne rzeczy. I później dla taty dużo łatwiej będzie mi zaufać, kiedy zostałem polecony przez kogoś, wiesz? To jest moja zasada: nie wykluczać. Mhm. Yy, to jedna zasada w kontekście budowania relacji i cenić swój czas. I to jest druga zasada też, że jakby spoko budowaniem budowaniem relacji, natomiast to jest biznes i ja też nie jestem jakby jakąś tam osobą, która ma wszystko robić bezpłatnie, wręcz to jest jakby też ważna rzecz, którą uczę ludzi, co nie, żeby sprzedawali po prostu. Też kiedyś słyszałem takie zdanie, że jeżeli komuś jesteś w stanie pomóc w 5 minut, to rób to za darmo, a później kieruj na konsultacje czy Na swoje produkty. Super, super. To jeszcze w kontekście tego wykluczenia, o którym mówiłeś, to jak dostosowujesz swoją komunikację do tak szerokiego grona odbiorców? No właśnie, mówię, że każdy z nas ma, jakby ja w wieku tam 31 lat i osoby powiedzmy 25, 40, 45, to są osoby, które mają te same problemy w sensie życiowe, co nie? Nie wiem, partner, partnerka, małżeństwo, dzieci. Weźmy sobie przykład wiary, temat motywacji, biznesu, etatu. Jakby to są etapy, które gdzieś każdego z nas dotyczą, co nie? Nie każdy jeszcze wie, że będzie budował markę na Instagramie, ale wie, że ma te same problemy co ja. No jak mnie polubi, to ja później, jakby ode mnie zależy, jak ja stworzę kreację czy, czy jak opiszę. Produkt czy, czy usługę, którą się zajmuje. Więc to jest moje zadanie. Jakby moją górą lejka nie jest. Tu, tu pięknie pokazują teraz influencerzy, którzy zaczynają wchodzić właśnie w biznes. Czyli ktoś buduje wizerunek, ma masę tysięcy obserwatorek i za chwilę będzie mówił im, że coś jest dobrego. Kupcie ten kurs na przykład. I te kobiety kupują, jakby no wiesz, no bo. Bo jeżeli mój autorytet tak mówi, to znaczy, że to jest coś dobrego, więc ja do tego tak podchodzę. Mhm. Nie, nie zamykam się na świat, tylko jakby danej niszy, co nie? W sensie danego, no, danej branży. Super, czyli właśnie ta umiejętność budowania relacji jest mega istotna. I jakie jeszcze kompetencje przydają się w budowaniu marki osobistej? No dobrego mówienia na pewno, dobrego wyglądania, bo to też jest mega ważne, żeby dobrze wyglądać, To nie? Często ludzie, widzę, że, że, że o tym zapominają, chociaż nie każda marka, chociaż to, zale, to zależy, bo popatrz, yy, mamy takie marki osobiste jak Ilona Maska, yy, mamy taką markę osobistą, to Ilon sobie chodzi tam w koszulce, więc w sumie nie, nie ma to jakiegoś takiego... Yy, no, ale dobrze mówi. W sensie dobrze się go słucha. Myślę, że to jest istotne, żeby ktoś dobrze mówił, co nie? Żeby się go dobrze słuchało. Mm, to pewnie też zależy od strategii, nie? Bo jakby, wiesz, I, taki I myślę, że dajec. tutaj może w kontekście wyglądu, to ubierać się tak, żeby czuć się pewnie, co nie? O, to bardziej w tym kierunku bym poszedł, bo ja często widzę po ludziach, że ktoś jest ubrany i, i tak mówi, jakby nie czuł się w ogóle pewnie. W sensie mówił o czymś, a, a nie czuł tej pewności, co nie? Bo bo Ilon nie musi założyć Rolexa, żebyśmy wiedzieli, że jakby jest kumaty i wie co robi, co nie? Tak. Natomiast są tak, tak, osoby, które, które na przykład mówią o Rolexie, a go nie mają i to wygląda mało autentycznie, słabo, co nie? Czyli, tak, no właśnie, tak, znowu powrót do strategii i ustalenia tego, jak to powinno być w naszym no. przypadku. Dokładnie. Dobra, to jeszcze jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, bo w książce Biblia Social Media piszesz hmm? o tym, że dużą zaletą budowania marki osobistej jest to, że ludzie chcą z tobą zawsze jakby pracować, że kupują od ciebie i chcą z tobą pracować. Natomiast ja się czasem w rozmowach z przedsiębiorcami, którzy właśnie budują swoją markę osobistą, którzy nie wiem, mają już tą markę ładnie zbudowaną, spotykam z takim wyzwaniem, przed którym stoją, że klienci, obserwatorzy, społeczność oczekuje od tego influencera, załóżmy, że to jest influencer przedsiębiorca, że to on zawsze będzie po drugiej stronie tego produktu, czyli właśnie jak ktoś kupi konsultację, to ta konsultacja będzie z nim. Ktoś kupi kurs, no to to on Jestem, jestem właśnie po rozmowie, to jest piękna rzecz. Jestem po rozmowie, jest taki e, amerykański, znaczy w języku angielskim Dan Lock się nazywa, gość e, uczy jak sprzedawać high ticketowe produkty. No Miliarder czy milioner, nie wiem w sumie, no wie co robi. I byłem na rozmowie takiej z jego zespołu od kogoś, w sensie takiej wiesz, sprzedażowej, że umów się, to sprawdzę, czego potrzebujesz i tak dalej. No i to było piękne, że rozmawiałem z gościem z jego zespołu, który w ciągu całej rozmowy powiedział tylko raz Dan Lok, a ja tam trafiłem przez Dan Loka i sprzedawał mi na końcu produkt, trzymiesięczny coaching. Gdzie w ogóle tam Danloka nie było, co nie? Czyli dokładnie to, o czym ty mówisz. Czyli dam przykład. Rozmowa była bezpłatna, ten produkt kosztował 5000 dolarów, tam nie było Danloka, a Danlock jasno na swojej stronie mówi, że u niego coaching z nim roczny kosztuje 100 tysięcy dolarów, co nie? Więc jakby to też jest mega ważne. To, co ja będę chciał u siebie teraz wprowadzić, właśnie określenie tego, na jakim etapie jesteś? Bo jakby ty możesz kupić ode mnie coaching, ale on kosztuje 25 tysięcy złotych rocznie. Możesz pracować z ludźmi, których ja wyszkoliłem, kosztuje to 2,5 tysiąca. No, albo możesz się spotkać jeszcze z kimś ode mnie z zespołu, żeby sprawdził w ogóle i to kosztuje bezpłatnie. Więc jakby to ty wybierasz, co nie? Więc ja myślę, że ludzie, że ludzie wtedy nie. Nie, nie myślą tak, że myślą, że Ty będziesz po drugiej stronie, tylko Ty często źle to komunikujesz, bo próbujesz zataić, że Ciebie tam nie będzie. Wiesz, na przykład, co nie? A, a tu bardziej chyba o taką autentyczność chodzi. Czyli jasna komunikacja tego, że. No tak, tak no to... bo teraz y, dajmy przykład, wiesz, no y, właśnie ja na przykład mówię, że. Czy ktoś może się spotkać ze mną na dzień i ja mogę mu pomóc rozwinąć cały biznes, ale u mnie takie całodniowe po, po prostu bycie ze mną to jest powiedzmy tam 5000 tysięcy netto, co nie? No i, i jak chcesz, to zapraszam. No. Tylko właśnie, żeby to była jasna komunikacja, co nie? Ale też poznanie jakby potrzeb tej osoby. Jasne, dobra, dobra, bo troszkę skupiliśmy się na marce osobistej, ale też uważam, że jakby Instagram, Facebook to są pewne środki. To wszystko jest, to wszystko tak. jest jakby jedno, no tutaj chodzi tylko o format. Wręcz teraz przechodzimy do takiego świata, gdzie każdy content, czyli każde każdy medium jest stworzone pod rolki na przykład, co nie? Gdzie mamy rolki na TikToku, rolki na Instagramie, rolki na Facebooku. Wcześniej tak nie było, co nie? Filmy były na YouTubie, na Facebooku były zdjęcia, na Instagramie były Reelsy, przepraszam, były te yy, Instagram Storiesy, co nie? I TikToki były na TikToku, a teraz wszyscy idą w kierunku jednominutowych wideo, każda platforma, co nie? Mm, tego się no nie bo to nie mega uczy. angażuje, nie? to jest po prostu właśnie jak, to, jak narkotyk, to po prostu... Tak, ale to jest też, to jest też straszne w tym, co nie? To jest no coś, tak, że ludzie się straszne. tak wciukają, no, no, no. no, Jak się łapiemy na masie czasu spędzonych i nic nie wnoszących w filmikach, co nie? No bo właśnie to jest coś takiego, nie? Taki zastrzyk czegoś, m, szybkiej nagrody, nie? Masz minutę i w ciągu tej minuty otrzymujesz to, co tam tak. chciałeś otrzymać. Tak. Dobra, no ale właśnie, bo napisałeś rozdział o Instagramie, więc nie. chciałem też troszeczkę o, o tym Instagramie m, m, pogadać. No właśnie. Ja, ja nie wiem, czy to Facebooka, czy Instagrama, czy YouTube'a traktuję zawsze jako środek do tego, żeby tą markę budować. To jest właśnie miejsce, w którym ty to robisz. Więc y, pytanie jest takie: po czym poznać, że Instagram jest dla mojego biznesu? Odpowiedni. To po odbiorcy bardziej, wiesz, to bardziej popatrzyłbym na, na odbiorcę i tego, ile tam jest milionów ludzi. E bodajże teraz nie chcę skłamać, wydaje mi się, że ostatnio jak prezentację robiłem, to chyba 12 milionów Polaków na Instagramie, dobrze mówię. To ładnie, Kurczę, no nie będę teraz sprawdzić. napisać te o dziewięciu, ale domyślam się. O że dziewięciu, bo... to bardzo możliwe, że już jest 12. Tak, tak. Mm. Bardzo możliwe, że już jest 12. Yy, wiesz, średnia wieku tam największa, najlepsza to jest ta 25, plus, co nie? Tak powiedzmy, do 45 i w większości to kobiety. No i teraz, jeżeli to jest twoja grupa docelowa, to jakby bądź tam. Natomiast jeżeli nie, to nie. Zazwyczaj myślę, że to jest jakby kluczowe miejsce, takie, hmm, właśnie, to tak bym, tak bym powiedział. Bardziej od, podszedłbym do tego od strony odbiorcy, no. Nie będzie tam na pewno właścicieli dużych firm, w sensie, wiesz o co chodzi. To jest tak, jak, tak jak byliśmy teraz na evencie, to mała część osób miała te Instagramy albo wykorzystywała, bardziej był LinkedIn yy, promowany, hmm. co nie? Więc to jest też właśnie, ma, zna ma znaczenie, co nie? W jakiej jesteś branży i kto jest twoim klientem. Czyli to, co trzeba zrobić, to po pierwsze kupić Biblię Social Media, znaleźć tam swój rozdział, tam jest ćwiczenie, które pokazuje, jak sobie ustalić swoją grupę, dokładnie, docelową swoją tak personę. No i wtedy w obrębie tego zastanowić się, gdzie ta grupa się znajduje. Dokładnie, bo tam też jakby w tej książce o to chodzi, że trochę pokazujemy z każdej perspektywy dane medium społecznościowe, co nie, i właśnie jak to wykorzystać. Dobra, czyli... Załóżmy, jestem właścicielem jakiegoś salonu beauty, uznałem, że warto być na Instagramie, no bo tam jest moja grupa docelowa. Co publikować, żeby to szło dalej? Żeby te, wiesz, posty, bo czasem się patrzę na takie profile, które wrzucają co chwilę coś, ale one mają, nie wiem, po parę lajków, zero zasięgu i wrzucają, marnując po prostu swój czas. Co publikować, jak to robić, żeby to szło do przodu? No ja bym bardziej szedł w osobę, co nie? Czyli bardziej pokazywać siebie yy, jako, jako osobę, no i, I wokół tego budować ten swój wizerunek, niż bezpośrednio na jakiś produktach czy podpowiedziach. No więc tak bym powiedział. Czyli publikować wszystko to, co jest związane z nami. Tu tak, sobie gdzieś tak. idziemy i tak dalej. A te tak, wszystkie tak, jakieś tak. detale związane z jakimiś hashtagami, wiem, że tam są, chociaż Instagram to też nie jest mój główny kanał. Tak, to... ogólnie jakby temat hashtagów, to ja nigdy się nad nim nie zatrzymuję jakoś długo, bo ja sam jakoś tego nie wykorzystuję na maksa. Myślę, że to temat bardzo znikomy, jeśli chodzi o kwestię pozyskiwania obserwatorów, bo na tym nam zależy, co nie? Więc... Ok, no okej. Okay. No to w takim razie jak pozyskiwać tych właśnie obserwatorów? Załóżmy, że... Mamy... Albo reklamą, albo reklamą, to jest jakby jeden z elementów. Ja dzięki tego, co uczę i nawet w, tej, w tym artykule napisałem, w sensie w rozdziale Właśnie o tym, jak pozyskiwać poprzez reklamę. I to jest jeden z elementów, gdzie naprawdę wiele moich klientów zbudowało konta nawet i powyżej kilkudziesięciu tysięcy obserwatorów. No i drugi model, no to teraz aktualnie temat rolek, co nie? To jest też jakby temat, gdzie, gdzie można tych obserwatorów, ale to jest bardziej takie owiane tajemnicą, bo to jednostką się udaje. A nie jest to powtarzalne, wiesz o co chodzi? Mhm. Powtarzalna jest na pewno kwestia kampanii reklamowej. To, co właśnie polecam zrobić, to stworzyć własny produkt, robić reklamy, i to jest coś powtarzalnego, coś, co, co można, może, może się udać. Jasne. W książce mówisz też o tym, że takim dylematem, przed którym również ty stoisz, pomimo tego, że masz tam 7 lat doświadczenia, jest często to, czy coś wrzucać na nasze social media, czy jednak tego nie wrzucać. I chciałem się zapytać, jak wyważyć tę granicę, gdzie znaleźć ten złoty środek. No wiesz, ja na przykład długi czas nie mówiłem nic o tym, że na przykład korzystałem z psychiatry, tylko gdzieś kończyłem na etapie psychologa, bo stwierdziłem, że kurczę, to może moja grupa docelowa za bardzo nie odebrać, ok. Ale jakby, jak już sobie Poradziłem ja z czymś, co nie, bo to, to jest też ważne, żeby, że jeżeli ty jesteś na początku drogi jakiejś swojej historii, nie wiem, coś ci się udało zrobić, albo nie masz tego jeszcze przeprowadzają. Nie wiem, rozwiodłeś się, rozwiodłaś się. To jakby nie opowiadać o tym od razu, tylko zadać sobie pytanie, czy ja jestem na to gotowy, co nie, bo, bo to ma znaczenie, a, a jeżeli się jest, to wtedy można w to iść. To, no, a granice każdy wyznacza sobie samemu. To jest bardzo ważne. No i też trzeba pamiętać o odbiorcy, czy on to, jakby, jak on to potraktuje. Mhm, dobra. To już tak powoli zbliżając się do, do końca. Yy, jedno narzędzie, którego używasz do automatyzacji swoich działań na Instagramie? Na Instagramie to bardziej mhm. bym powiedział w kontekście budowania marki ogólnie, na przykład. No dobra. to używam mhm. bardzo GetResponse, czyli narzędzie do e-mail marketingu. To jest to takie jedno, z... które mi pierwsze do głowy przyszło. Dobra, super, no to... Ale myślę, używam, dużo. można powiedzieć, że są połączone z Instagramem. Okej, okay, no to jeszcze ostatnie, ostatnie pytanko. Czego ci mogę życzyć? Myślę, że zdrowia <gfirec> najwięcej. Zdrowia Dobra. najważniejsze, co nie? I No i... No... no. To Ci życzę zdrowia i Ci życzę jak najwięcej eventów, na które lubisz jeździć. O, dzięki bardzo. Miał dużo energii z tych, z tych wydarzeń. Bardzo. Dobra, no to bardzo Ci dziękuję. Myślę, że tutaj padło bardzo, bardzo wiele takich rzeczy, które będą owocować w głowach wielu słuchaczy, odbiorców, więc, więc super, bardzo, bardzo ci Fajnie, dziękuję. nie dostaję często wiadomość, że ktoś pada właśnie z książki Biblia Social Media i, i to tylko pokazuje, jakby, że to działa i jest skuteczne. Co nie, też pokazuje. W tej książce o tym mówię, jak właśnie, jak właśnie działać, jak wykorzystywać ten potencjał, co nie? Bo to jeszcze czego nie powiedziałem, że jak jestem czasami na evencie albo y, ten, to warto wysłać taki filmik na zasadzie: Hej, jestem właśnie na evencie na tym samym, co ty, Marcin, co nie? Czyli tak jak to jest mega, też fajnie wpływa. Więc często dostaję wideo od osób, które czytają Biblię, social media. Mega, mega sprawa. No a więc nie. jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję. Oczywiście zachęcamy wszystkich, żeby zajrzeli na stronę ekspert.pl, tam mogą kupić książkę, Biblia Social Media i, no i przeczytaj to, co tam, tam napisałeś, bo właśnie to trochę tak działa. nie? Podzieliłeś się, wiedzą, a teraz jakby też zbierasz z tego pewne owoce, no bo się. osoby, które coś od Ciebie uzyskały, mogą później po prostu. No wiedzą po prostu czym się zajmujesz, czy mogą do Ciebie uderzyć, więc to jest zawsze wspólna korzyść. To i jeszcze raz tym samym bardzo Ci dziękuję za, za ten wywiad. Ja Tobie, również. drogi widzów, bardzo dziękuję za obejrzenie tego albo odsłuchanie do końca. Oczywiście pozostajemy w kontakcie, do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym wywiadzie. Cześć, do zobaczenia.